Załóżmy teraz, że na wykresie przestawnym w Excelu będziemy chcieli pokazać linię referencyjną o stałym poziomie. Wstawimy sobie tabelę przestawną, żeby taki przykład tutaj zorganizować, do której wrzucimy lata, ewentualnie pole rok i sprzedaż do wartości. Wstawimy na tej tabeli wykres kolumnowy i zastanowimy się, w jaki sposób pokazać na tym wykresie linię referencyjną na stałym poziomie, w naszym ćwiczeniu na poziomie 10 milionów. To jest cel roczny w każdym z tych lat, które pokazujemy na wykresie. Żeby taki wykres w Excelu powstał, zwykle potrzebna jest dodatkowa seria danych. Tyle tylko, że my będąc w tabeli przestawnej, nie bardzo mamy jak ją tutaj dodać. Drogi są dwie. Styl, który nazywam stylem a la PowerPoint, pozwala nam rysować dowolne linie referencyjne w wielu miejscach arkusza, także na wykresach. Problem z tym stylem jest jednak taki, że w momencie, kiedy te nasze dane na osi się zmienią i oś będzie kończyła się w innym miejscu, załóżmy, że na 15 milionach, ta linia referencyjna nie będzie poruszać się z naszymi danymi i będziemy odpowiedzialni za to, żeby zawsze ją w odpowiednim miejscu ustawić. Sposób numer dwa, jeśli mamy do czynienia z linią stałej, możemy dodać omawiane już wcześniej pole obliczeniowe. Pole obliczeniowe nie musi odwoływać się wcale do żadnego z pola, żadnego z pól, które mamy, tylko może przyjąć stałą wartość, na przykład w naszym przypadku właśnie 10 milionów i nazwiemy sobie to pole obliczeniowe cel. W tym momencie, niezależnie od tego, kiedy dodamy ten cel bezpośrednio do wykresu, zawsze będzie pokazywał on 10 milionów. Jeżeli teraz zmienimy sobie typ wykresu na wykres typu kombi, gdzie nasza linia będzie kreślona na wykresie liniowym na tej samej osi, wówczas ten cel będzie wyświetlał się bezpośrednio na wykresie.